Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Siema wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy przekładali młodą samiczkę z rodzaju, z gatunku Ceratogyrus nie marszali, tylko darlingi. Ceratogyrus darlingi, czyli taki no, dość agresywny, jadowity afrykański pająk. I słuchajcie, ona jest w tym. Generalnie jest bardzo niedługo w tym, ale stwierdziłem, że to jednak jest takie trochę małe dla niej i jak przy niej po prostu operuje, to jest możliwość, że wyskoczy z pojemnika. W związku z tym przełożymy ją z tego pojemniczka do tego braplastu i tutaj już jej starczy miejsca na przynajmniej 4 wylinki. Także, żeby nie przeciągać, bierzemy się do roboty. I tyle. Więc idziemy na biureczko i to pudełeczko śniadaniowe, w których czasem są kanapki, czasem sałatki, a w przypadku terrorystów są pająki. Będziemy otwierać, więc idziemy do biurka. Słuchajcie, zdecydowałem, że zrobimy tak, że najpierw zaaranżujemy tego braplasta, a dopiero później będziemy przekładać tą młodą samiczkę z tego względu, że tak będzie prościej i łatwiej dla późniejszych zbliżeń, a jak wiemy, każdy chce zbliżenia. W związku z tym ten pajączek siedzi tutaj i go odkładamy na bok, a zabieramy się za szybką aranżację pojemnika. No więc tak, standardowo mój braplastik jest wyposażony w wentylację od góry i od dołu. I zawsze staram się zamykać wieczko w ten sposób, żeby cyrkulacja powietrza przebiegała zgodnie, czyli od przodu wpada powietrze świeże i wydmuchuje stare do góry z tyłu. I tak to właśnie wygląda. No i dobra, słuchajcie, mam tutaj torf, a raczej włókno. Ono już sobie stoi rozrobione od kręcenia ostatniego odcinka, więc trochę czasu. Wiadomo, że te ptaszniki potrzebują wilgotność taką niską, ale generalnie w tych braplastach naprawdę bardzo szybko ucieka wilgotność, więc tu nie ma żadnego problemu, bo to za parę dni wyparuje i będzie dużo bardziej sucho. My wrzucamy tutaj wszystko, nie ma się co kompletnie rozdrabniać z tego względu, że ten ptasznik, mimo że należy do naziemnych, to bardzo lubi sobie kopać. Może nie tyle co takie, wiecie, pionowe, długie tunele w dół, ale jednak lubi kopać i lepiej się czuje pod ziemią, w związku z tym trzeba mu zapewnić takie, a nie inne warunki, żeby mu było dobrze. Ja oczywiście sobie tutaj nabrudziłem torfem. No i słuchajcie, na chwilę obecną taka warstwa podłoża dla niego, bo on jest malutki. Tutaj jak widzicie jest niefajnie, bo przez te dziurki mi torf wypada. O, tutaj bardzo ładnie to widać. Ale kurde, nic z tym nie zrobię. Niepotrzebnie wywierciłem dziurki tak nisko, wiecie. O, jedyne co mogę zrobić, to spróbować ten torf dać tak jakby pod skosem. No i liczyć na to, że pająkowi takie coś będzie odpowiadało. No, tak możemy zrobić. Czyli z przodu będzie mniej tego torfu, żeby on nie wypadał przez dziurki wentylacyjne. Mamy takie, wiecie, nachylenie stoku. To jest ok. No i tutaj sobie przygotowałem parę rzeczy, które jej wsadzimy. Oczywiście jest fajne, fajne są szczętki muchu, które możemy kupić w sklepie bioter.pl, w sklepie z akcesoriami. Oczywiście niby w biotopie jego nie występuje mech, ale wiecie, generalnie główne założenie jest takie, żeby odzwierciedlić warunki, a nie typowy biotop. Także warunki będzie miał takie, jak potrzebuje, a aranżacja to już jest moja, że tak powiem, kwestia czego? Kwestia gustu, słuchajcie. Więc zaczynamy od kamienia. Jest taki kamyczek, ja sobie go kiedyś z Włoch przywiozłem, więc ja sobie go tutaj dam. Ponieważ chcę mieć kamyczek, więc będę miał kamyczek. No, dam go bardziej tak bezpiecznie, w razie gdyby pająk się podkopał, żeby on na niego po prostu nie upadł. Dalej mamy, słuchajcie, co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy taki kawałek maty kokosowej, on jest fajny i to mi się skończyło, a jest bardzo fajne, więc muszę sobie tego kupić więcej, bo to jest spoko. Więc zrobimy może w ten sposób, wiecie, główna zasada to po prostu taki w miarę artystyczny nieład, jak to już mówiłem kiedyś w którym odcinku, bo pająk i tak sobie wejdzie pod ziemię, on to wszystko oplecie pajęczyną i w zasadzie tyle. Te patyczki, słuchajcie, czy te korzonki są genialne, wyglądają świetnie, ale minus ich jest taki, że naprawdę lubią pleśnieć. I to naprawdę lubią pleśnieć. W związku z tym ja je tutaj dam bliżej, bliżej przodu, żeby to świeże powietrze je cały czas tam po prostu, no żeby na nie oddziaływało, z tego względu, że nie chcę, żeby mi to spleśniało. No i raczej teraz nie powinno. No i słuchajcie, mam jeszcze dwa takie kawałki kory.
Na chwilę obecną to wygląda tak. W sumie nie wiem, gdzie ten kawałek kory można wrzucić. A możemy mu wrzucić tutaj. Ten już jest większy. To jak mu takiego wsadzę, on tam się zrobi norę, to już nigdy więcej z niej nie wyjdzie. No ale trudno. Głównie o to chodzi, żeby mu było dobrze. No więc w dużym skrócie aranżacja pojemnika dobiegła końcowi. Taki jest, słuchajcie, finalny efekt. Jak widać, całkiem spoko. Czy to Afryka, to nie do końca wiem, bo no na pewno nie ma tutaj piasku w podłożu. O, ale jeszcze, co ja mówię, słuchajcie, jeszcze mech. Jeszcze mech na detaling. Tak, słuchajcie, to jest tak zwany mech do detalingu. Tak ja go nazywam, bo jest świetny właśnie do tego. I po prostu sobie tutaj sypniemy trochę tego. I automatycznie podłoże wygląda całkiem inaczej. W sensie, wiecie, to sama dolna warstwa ściółki. Pyk. No, no i słuchajcie, jak dla mnie jest świetnie, ale to ocenicie zaraz sami na zbliżeniach tego. Ale na chwilę obecną prezentuje się tak. No i dobra, słuchajcie, teraz ja sobie tutaj szybko ukrzątnę. Ale myślę, że to zrobię poza kadrem i zaraz się spotykamy w nowym kadrze. Albo nie, wiecie jak zrobimy? Nie. W tym kadrze ja postaram się wygonić pająka, a w kolejnym kadrze już będziemy na niego robić zbliżenia. Przecież tak będzie najlepiej, to sobie pęsetę wezmę. Więc słuchajcie, tutaj jest ona. Jak widzicie, cały pojemniczek jest usiany fajnie pajęczyną. Jej wejście jest tutaj. A jak głęboko jest, to nie mam pojęcia, no ale generalnie ta cała ziemia, to wszystko zostało wykopane stamtąd, więc my nie mam, że no, że trochę ziemi tutaj, w sensie, no, że dość głęboką ma tą norkę. No, jest głęboka norka, jest w zasadzie na sam dół. Pewnie nie zobaczycie tego, ale jest ta norka na sam dół. Jakby ją tutaj teraz przekonić, żeby bezkolizyjnie wyszła i nie chciała, wiecie, robić jakichś wycieczek małych. Dobrze by było. No właśnie, wiecie, stwierdziłem, że trzeba jej wymienić pojemnik z tego względu, że ona ma wyjście z nory przy samym właśnie tutaj brzegu terrarium i to po prostu jest niewygodne, jeśli ten pająk zechce sobie uciekać, wyskakiwać czy coś, to wylatuje od razu, no nie? Także bez sensu. Jest, słuchajcie, baniak. Postaram się tak delikatnie, żeby się nie ruszyła. Macie baniaczka. No i jak już wiemy, skąd ona wyszła, to bierzemy się do roboty, czyli zabieramy się za makrokadry. Także ja ją tutaj kładę i lecimy z tym. No tak, słuchajcie, ona wygląda z takiego prawie bliska. Tylko że widzę, że tutaj mam problemy z ostrzeniem. Siedzi sobie i się nie rusza. Ale myślę, że trzeba zrobić bardziej ekstremalne makro, więc przepinamy się z innym obiektywem. I zobaczymy, jak to wyjdzie z tamtym. Słuchajcie, tak wygląda kadr, tylko wiecie, że w tym obiektywie nie mam stabilizacji, więc jest dość ciężko. Ona sobie tutaj majestatycznie spoczywa. Plus, słuchajcie, jest taki, że pająk jest przed wylinką. Zresztą widać, jaki ma baniak, jeśli chodzi o odwłok. W związku z tym ona jest dość ospała i powolna, czyli fajnie, bo możemy jej właśnie takie makro tutaj zafundować. Ja teraz opieram rękę o pojemnik. Boję się, że jak wezmę aparat do ręki, to będzie totalna kicha. W związku z tym jeszcze się nacieszmy tym, co widać tutaj. Dobra, biorę obiektyw do ręki.
Tutaj widzimy, słuchajcie, ten róg, który jest taki charakterystyczny u Ceratogyrus. On jest bardzo jeszcze malutki, ale będzie rósł, bo to chyba jest stadium zaledwie L6, więc ona jest malutka. No i za parę wylinek ten róg już będzie bardziej okazały, bo jest to samica, więc w przypadku samic ten róg jest naprawdę fajny. No i dalej mamy już w zasadzie odwłok tego wielkiego baniura. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Oczka, helicery. Jeszcze możemy troszkę zmienić stronę. Tutaj róg od przodu. No i baniak. Wielki. Jak Mount Everest. Nóżki, nogogłaszczki, które w przypadku samców później pełnią rolę narządów kopulacyjnych, ponieważ na nich się znajdują bulbusy. Tutaj, na tym odnóżu i na tamtym. A w przypadku samic nie ma bulbusów. A no i jeszcze u pewnych gatunków poza bulbusami są haki, które pomagają samcowi, że tak powiem, przetrwać. Że tak, jak to nazwać? No, pomagają samcowi po prostu przetrwać kopulację. Jeśli samica nie jest w zbyt super nastroju, no to on tymi hakami trzyma helicery. Wybaczcie, że mi się trzęsie ręka, no ale naprawdę nic nie jestem w stanie poradzić na to i boję się, że jeszcze długo nie będę. No i dobra, słuchajcie, tyle, wracamy i przekładamy tego pajączka. Jak już się, słuchajcie, naoglądaliśmy zbliżeń, to pozostaje nam w zasadzie czysta formalność, czyli przekładamy pająka do docelowego przejściowego pojemnika. Ona już schowała się tutaj troszkę, jak widać, więc musimy ją niestety znowu wygonić. O, dobra, ona się zrobiła nagle szybka. Zapędzimy ją na inny róg, żeby nie miała dostępu do gniazda. No i spróbujemy ją tutaj po prostu zagonić. No i słuchajcie, koniec. Udało się. Jest pająk w swoim nowym domku. No jest baniak, trzeba jej przyznać. No to jest jej nowe imperium. Czyli w zasadzie po trochę wszystkiego. Tak wygląda. No i tyle, słuchajcie. To jest koniec. To jest koniec. Jeszcze się podrapię po nosie na mowę końcową. Słuchajcie, to jest koniec. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie o tych łapkach w górę, bo one są dla mnie bardzo ważne. Jeśli chcecie więcej, napiszcie to w komentarzu. Jeśli coś wam się nie podobało, też napiszcie w komentarzu. Ogólnie wszystkie uwagi, jakie do mnie macie i do tego, co robię, możecie pisać w komentarzach. Jeśli chcecie takie fajne koszulki, jakie są tutaj, to macie je na kapselu. A jeśli chcecie wszystko inne, typu może chcecie wspierać mój kanał, to zapraszam na Patronite. Jeśli chcecie porozmawiać o terrorystyce i o ptasznikach, zapraszam na grupę na Facebooku. Jeśli chcecie pooglądać fajne zdjęcia ptaszników, zapraszam na fanpage na Facebooku. A jeśli macie troszkę mało tych filmów, bo rzadko je dodaję, to na Instagramie jest ich więcej. Wszystko, słuchajcie, pod pseudonimem Ptaszniki Zająca. A tymczasem trzymajcie się, na razie i cześć!